No cześć, hej, witam was bardzo osobiście już teraz. Słuchajcie, no mamy skandal, ale na wstępie jeszcze jedno zdanie do YouTube'a, mianowicie wszystkie informacje, jakie podaję, są dostępne ogólnie w sieci, nie ma tutaj żadnej zmyślonej, że tak powiem, historii, nie dopowiadam żadnych słów od siebie, jest to stricte informacja, jaka jest w sieci, informacja, która przedstawia sytuację, która zaistniała w relacji dziennikarka CNN i polski prezydent Andrzej Duda. Także są to fakty i po prostu no odpierdzielcie się po prostu od tego materiału, bo tutaj nie ma co blokować ani banować. Ask you about the issue of antisemitism historically in Poland and how it may relate to what the Polish people are doing for the Ukrainian people now. Poland has very painful memories for World War II. Your country has its own history even before that. Pogroms against Jews, concentration camps during World War II, banishing Jews in 1968. Do you think that part of the incredible generosity that Poles are showing right now to Ukrainian refugees is somehow a way to make up for some of those wrongs? Słuchajcie, dobra. Skandal? No tak, jest skandal jak najbardziej, aczkolwiek to nie jest nic nowego, można powiedzieć. Dziennikarka CNN pyta prezydenta Dudę, czy polska pomoc dla Ukrainy, czy polska pomoc dla Ukraińców jest, że tak powiem, naprawieniem krzywd za Holokaust i pogromy podczas II Światowej. Tak, dokładnie tak, jak zresztą możecie tutaj przeczytać. Dokładnie takie pytania padły, słuchajcie. Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu lewicowej, jakby nie było, amerykańskiej stacji CNN. W czasie rozmowy dziennikarka Dana Bash zadała Dudzie pytanie, po którym powinien on przerwać wywiad tak naprawdę i odwrócić się na pięcie. Pytanie brzmiało, czy uważa pan, że to, co pokazują teraz Polacy wobec Ukraińców, jest próbą naprawienia tych krzywd? Krzywd za, tak jak mówiłem, pogromy jakieś wymyślone, za antysemityzm i tak dalej, za Holokaust generalnie. Po tym pytaniu Duda powinien przerwać wywiad, a warszawski rząd powinien pozwać zarówno bezczelną dziennikarkę, która wybiela niemieckich nazistów i zrzuca winę Holokaustu na Polaków. No jest to oczywiste. No, powinni moim zdaniem pozwać też jak najbardziej całą stację CNN. To by było dobre. Tutaj macie zresztą też screenshoty. Najwyższy polski urzędnik jednak dalej kontynuował rozmowę z dziennikarką. Duda wytłumaczył dziennikarce, że Żydzi, którzy zginęli w czasie wojny, byli polskimi obywatelami. Polacy pomagali im nawet za cenę własnego życia, bo taka czekała ich kara ze strony Niemców, jak się dowiedzieli, tudzież jak złapali Polaków, którzy pomagają Żydom. We know what the extinction means, and the pictures from Bucha, I'm sure they made a shocking impression on the Poles because they recall the most horrible things, what elderly Poles remember from the Second World War, what Nazi Germany was doing here in the territory of Poland against our neighbors, against the Jews who have been living in our country together with us for hundreds of years, for almost 1,000 years, because that was the length of the Jewish culture in Poland. So these cultures were developing side by side, living together. So our coexistence here with the Jews here in the territory of Poland is a many centuries long history. Now Germans came here in 1939 and they destroyed this tradition. They built on our occupied lands concentration camps where they murdered the Jews. And in Poland, Poles were punished by death for helping Jews. Whoever was hiding Jews, whoever helped Jews, whoever cooperated with them, who gave them food, those people, all of them, were punished by death, the entire families. This is how the Ulma family, among others, died. They have got their museum in Markowa. They, Germans killed a pregnant woman, her husband and five children just because they were hiding Jews at their home. Poles today have got the biggest number of trees, remembers trees in Yad Vashem Center. Why? Because the biggest number of Poles kept Jews, sheltered Jews in their homes, and the biggest number of Poles died for helping Jews. It was a dramatic time for us. 6 million Polish citizens died
of Jewish nationality. To us, it was a horrible tragedy. And because of that, we know perfectly well what it means when somebody is exterminating another nation. And that is why, among others, I think many Polish people today are helping Ukrainians so much, because it is possible, because helping is not punishable by death, because quite on the contrary, for helping you receive gratitude. On the other hand, the world is saying, Poles, you are doing the right thing. And that is why people are providing this assistance. Only in the Second World War, during the Second World War, many people were afraid because such help was punishable by death. But today they open their hearts and they help, just because helping is possible. Oczywiście nie chodziło o to, aby prezydent Duda coś odpowiadał, chodziło o samo postawienie pytania, które to pytanie no, obwinia jakby Polskę za Holokaust i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest sprawa nowa, to nie jest nic nowego, to nie jest, nie spotykamy się z tym po raz pierwszy, że po prostu, no i tutaj są takie dwa pytania w sumie, czy pewne elity amerykańskie nie są, są niedouczone, tak na pewno też jest, albo po prostu specjalnie wpakują taką manipulację, aby, no, aby osiągnąć jakiś swój cel. Myślę, że tutaj można było by tak naprawdę pytanie postawić całkowicie odwrotnie i do innej osoby. Oczywiście, jeśli teraz wypowiem to zdanie, uprzedzę fakt, jeśli wypowiem teraz to zdanie, to w oczach na przykład Chmiela i tak dalej i podobnym innym ludziom przedstawię się jako rosyjski troll. A ja bym zadał to pytanie na przykład zamiast prezydentowi Dudzie, to na miejscu tej dziennikarki zadałbym to pytanie panu Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy, jak będzie miała kolejny raz okazję z nim rozmawiać. Czy Ukraińcy mają zamiar przeprosić za to, co się działo w historii między narodem ukraińskim a polskim? Czy mają zamiar przeprosić w ramach podziękowań za tak hojną, wielką pomoc, jaką otrzymują od przede wszystkim zwykłych Polaków, ale też tam gdzieś poniekąd od polskiego rządu i tak dalej, i tak dalej. Takie pytanie powinno paść też ze strony właśnie dziennikarki CNN w stronę prezydenta Zełenskiego. Oczywiście takie pytanie nie padnie, bo to pytanie byłoby zbyt niewygodne politycznie. Zdaję sobie sprawę, że teraz pójdzie na mnie wielki hejt, że jestem ruskim trolem. Jeszcze raz zaznaczę, nie jestem ruskim trolem, aczkolwiek uważam, że takie pytanie powinno paść. Ludzie, którzy powiedzą, że jestem ruskim trolem i nie zareagują, nie skomentują, że tak powiem, negatywnie tego pytania amerykańskiej dziennikarki, które to pytanie zadała do polskiego prezydenta, ludzie, którzy to znegują, ale czepią się, że jestem ruskim trolem, można ich nazwać śmiało, że są antypolakami. Osoba, która skrytykuje to, że jak tak śmiem mówić, kurde, w stronę prezydenta Ukrainy i Ukrainy, ale całkowicie znegują to, że była sytuacja taka, że dziennikarka USA takie pytanie zadała polskiemu prezydentowi. Jeśli ludzie to znegują, a przyczepią się do kwestii Ukrainy w tym momencie, jaką poruszyłem, no to mają po prostu mało. Zobaczymy, co będzie w komentarzach. Jestem tak naprawdę bardzo tego ciekaw, co będzie w komentarzach. Trudno się to komentuje, jest to oczywiście zaplanowane, nie sądzę, aby to była kwestia tego, czy ona, ta kobieta jest wykształcona, czy nie jest wykształcona. Uważam, że to jest stricte zaplanowane, tak miało być. Jest to kolejny krok szargania polskiej historii, szargania Polaków, odmieniania historii, pomijania naszych zachodnich sąsiadów, wspaniałych zachodnich sąsiadów, którzy to są odpowiedzialni za ten Holokaust i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest nowina, to nie jest nic nowego, tutaj nie powinno być żadnej niespodzianki, aczkolwiek uważam, że ten fakt trzeba jak najbardziej odnotować, mówić o tym, nagłaśniać, że CNN wpisuje się po części, może to nie jest mowa nienawiści w stosunku do Polski, ale jest to jak najbardziej ubliżanie polskiemu narodowi, ubliżanie Polakom. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Polacy są najwyżej, w największej liczbie
uhonorowanych, sprawiedliwych wśród narodów świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No cóż, to tylko zwykła Amerykanka z lewicowego CNN. Czegoż można było oczekiwać więcej? No słabo. Ale my musimy być przygotowani na to i powinien polski rząd reagować. Miejmy nadzieję, że zareaguje. Polskie instytucje, które zajmują się takimi sytuacjami, powinny reagować. Kobieta powinna mieć, uważam, pozew do sądu. CNN powinien mieć pozew do sądu. I powinno to być, że tak powiem, mocno dmuchnięta ta sytuacja w stronę USA. No bo nie wolno sobie na takie coś pozwalać. Jeśli my będziemy na takie coś pozwalać, to takie sytuacje będą się powtarzać. Z tym trzeba walczyć z jak najgorszym robactwem i po prostu to trzeba plenić. Nie wolno dopuszczać do tego, aby takie sytuacje miały miejsce. One miały miejsce, mają miejsce i zapewne będą miały miejsce, ale zawsze trzeba reagować, uczyć, powtarzać, apelować. Na razie. Pozdrawiam.